Cześć wszystkim, z tej strony Ula. I zanim przejdziemy do filmiku, chciałabym podziękować wszystkim wspaniałym osobom, które zdecydowały się wesprzeć moją działalność przez Patronite. Dzięki Wam filmy takie jak ten są możliwe. Jeśli ktoś się zastanawia nad zostaniem patronem, to w opisie znajdziecie wszystkie linki. Przejdźmy do odcinka. Bohaterką dzisiejszego filmu jest model, który raz już był naprawdę pięknym customem. Ruda klaczka na moldzie Zeniaty Breyera została dla mnie pomalowana przez mega zdolną Magdę z The Black Horse and Ink Panther. Część z Was może ją nawet kojarzyć jako Matkę Mroku z Luan 2. Mimo, że bardzo lubiłam ten model, to niestety trafił on na czas, w którym mocno zredukowałam swoją kolekcję i Zenka trafiła do mojej koleżanki z hobby, Amelki. No to co się stanęło? A wiecie, odezwał się mój talent do bycia absolutną łamagą i w dniu wysyłki modelu upuściłam Zeniatę tak niefortunnie, że jej malowanie uległo naprawdę poważnym uszkodzeniom. Naprawa byłaby czasochłonna i bardzo skomplikowana, więc za porozumieniem z Madzią zdecydowałam się całkowicie zmyć model i pomalować od nowa. Także, jak smutne by to nie było, ta piękna ruda okrywa została doszczętnie zmyta z powierzchni modelu. Naprawdę mam nadzieję, że nie popełniłam błędu. Do zmycia używam rozcieńczalnika nitro, zachowując odpowiednie środki ostrożności. Pamiętacie, jak mówiłam, że... Chyba jednak nie lubię malować tradów. Za duża powierzchnia, ręka boli od trzymania... Ta, widać jaka jestem stała w oświadczeniach. Nie mam nic na swoją obronę, miałam po prostu ochotę i wenę pomalować większy model. Podczas mojego gadania mogliście oglądać, jak dokładnie myję klaczkę płynem do mycia naczyń. Zaliczyła chyba ze 3 kąpiele oraz około 2 dni odpoczynku przed podkładem. Chciałam się upewnić, że chemia użyta do zmycia farby na pewno odparowała z powierzchni. Po myciu i schnięciu biorę model w rękawiczkach i pryskam dokładnie podkładem. Oczywiście przedtem wstrząsałam puszko przez odpowiedni czas i podczas pryskania również to robię. Pokrywam wszystkie zakamarki z wyjątkiem ogona, który posłużył mi za uchwyt. Nie spadł mi jeszcze żaden model z balkonu. Jak widzicie, tym razem zdecydowałam się na prepping dopiero po podkładzie. Po pierwsze, nie było z nim dużo roboty, bo większość odwaliła za mnie Madzia, a po drugie, na bardzo kolorowym plastiku zmytego modelu niewiele było widać. Szlifuję więc wszystkie miejsca, gdzie nie do końca zmyła się farba, za grubo położył się podkład itd. Tak przygotowany model otrzymał drugą warstwę podkładu, tym razem wraz z ogonem, i jest gotowy na cieniowanie. Przygotowałam sobie pastele, ścierając je na proszek oraz zdjęcie poglądowe. Będę malowała model na maść izabelowatą ze wzorem srokacizny Tobiano. Pomyślałam sobie, hej, izabelowaty to taki kasztan, tylko jaśniejszy. Co nie? I zaczęłam cieniować praktycznie tak samo jak kasztanowatego smyka, którego malowałam ostatnio. Co może pójść nie tak? Zaznaczyłam jasne punkty kromowym kolorem, dodałam rudy brąz w pozostałe miejsca i przeszłam do malowania szarej skóry. Pora na zapisanie tej warstwy matowym lakierem. Tak, lakierem, nie werniksem. Okazuje się, że lakier dedykowany do samochodów jest 4-krotnie tańszy niż werniks do akryli, a działa nieporównywalnie lepiej. Dziękuję osobom, które mi to poleciły, uratowałyście mój budżet. Po wyschnięciu werniksu przyjrzałam się dokładnie powierzchni modelu i pastele ujawniły, że słabo ogarnęłam prepping. Do tego kończy mi się podkład, przez co trochę nierówno się aplikował, zostawiając zbyt szorstką powierzchnię w pewnych miejscach, a to z kolei sprawiło, że pastele się nałożyły ziarniście. I tak nie podobał mi się odcień, który osiągnęłam do tej pory, więc bez większego żalu po prostu zaczęłam od nowa. Czasem tak jest, nie bójcie się świeżego startu, jeśli nie podoba Wam się efekt pracy, nawet w zaawansowanym etapie. Szlifuję wszystkie szorstkie i niedopracowane miejsca papierem ściernym o wysokiej gradacji, bodajże 800. A tak się cieszyłam, że jest mało preppingu. Myślenie życzeniowe. Strzepuję pył i kurz z modelu miękkim pędzlem i nakładam świeżą warstwę podkładu. Znowu dał trochę zbyt szorstki efekt, więc używam mojej skarpetowej techniki i poleruję powierzchnię kulistymi ruchami. No, teraz można malować. Zaczęłam od szarej skóry na pysku, żeby dać sobie trochę więcej czasu na obmyślenie taktyki malowania Izabelka. Myślę, że głównym problemem jest to zbyt ciemny podkład. Mimo, że celuję w dość ciemny odcień maści, to i tak muszę sobie najpierw rozjaśnić cały model, zanim przejdę do właściwego cieniowania. Biorę więc na pędzel niemalże biały pigment i pokrywam nim wszystkie obszary, które powinny być relatywnie jasne. I lecimy pod werniks. No, lakier, ale się przyzwyczaiłam, nie gryźcie.
I tak mam dwie różne rękawiczki. Zdecydowałam się dodać nieco czerni do mojego szarego, bo był trochę za jasny. Zazwyczaj moja druga warstwa pastelami jest powtórzeniem pierwszej, żeby nabudować intensywność kolorów. Kolor pasteli zawsze trochę słabnie po werniksowaniu. Rozmieszałam też bardzo jasny pomarańcz i nałożyłam na miejsca, które będę potem subtelnie przyciemniać. Tak jak głowa, grzbiet, zad czy szyja. Zaczyna mi się podobać. Na trzeciej warstwie kontynuuję tym miodowo-rudym kolorem co poprzednio. Mieszam sobie też jego nieco ciemniejszą wersję i delikatnie nakładam na kilka miejsc. Stawy nadgarstkowe i schyłkowe, łopatka, policzek. Nie ma reguły, po prostu obserwuję moje zdjęcia poglądowe i staram się oddać odcienie najlepiej jak umiem. Cały czas rozjaśniam także jasne punkty i kładę kolejne warstwy szarości. Po zawerniksowaniu pasteli daję modelowi dzień odpoczynku i przechodzę do farb akrylowych. Mieszam biel z odrobiną ochry i tycią ilością fioletu. Ten kolor posłuży mi za bazę do grzywy i ogona. Nie chciałam, żeby był zbyt jaskrawy i nienaturalny, stąd dodatek fioletu jest kolorem kontrastowym do żółtego i odrobinkę go zgasił. Farbkę nakładam bardzo dokładnie, pokrywając każde zagłębienie. Nałożyłam dwie cienkie warstwy. Następnie biorę moje kredki akwarelowe, a w zasadzie to jedną, białą, i porządnie ją temperuję. Odpalam sobie zdjęcia poglądowe przykładowych odmian i zaczynam zaznaczać sobie ich granice. To zdecydowanie ułatwia późniejsze malowanie, bo kredkę w razie czego można łatwo wytrzeć i dokładnie sobie naznaczyć kontury, zanim przejdziemy do farb. A farbę już dużo trudniej zetrzeć, jeżeli coś się źle machnie. Gdy jestem zadowolona z obrysu odmian, pora je wypełnić. W tym celu używam tuszu akrylowego. To samo co farba, tylko w bardziej płynnej konsystencji. Zaczynam malować, starając się zostawiać możliwie jak najcieńsze i najgładsze warstewki, a malując brzegi pamiętam o kierunku, w jakim układa się końska sierść. Jedna warstwa to oczywiście stanowczo za mało. Cały myk polega na tym, żeby położyć wiele cieniutkich warstewek. Wtedy efekt jest najlepszy. Jest to oczywiście bardzo czasochłonny etap, ale ja na przykład go lubię, bo w tej schematyczności jest coś relaksującego. Bazowy kolor otrzymują też kopyta. Z każdej strony. Wracam teraz do grzywy i ogona. Czas nadać im trochę głębi i faktury przez sprytną zabawę odcieniami. Tutaj nie ma prostego przepisu. Po prostu kładę farbę w danym kolorze i patrzę, co się stanie. Najwyżej się przemaluje, luz. Tu ciemniej, tam jaśniej, tu trochę szarego, aż włosy nabiorą wyglądu, o który mi chodzi. I tak, dobrze myślicie, posiłkowałam się zdjęciem. Obserwacja natury to klucz do sukcesu, jeżeli chcemy mieć realistycznego customa. Tym razem farbami spróbowałam też pomalować detale na kopytach. Zazwyczaj robiłam to z samymi kredkami akwarelowymi, ale chyba czas spróbować czegoś innego. Podobnie jak wcześniej, odpalam więc zdjęcia i najlepiej jak umiem, odwzorowuję strukturę puszki kopytowej na modelu. Szczególnie dobrze farby zadziałały na spodach kopyt. Jestem naprawdę zadowolona. Jak już mam wyjęte farby, to zgaszonym różem zaznaczam też zagłębienia w okolicach chrap. Później wrócę to z pastelami. A, no i kasztany. Prawie o nich zapomniałam, jak zawsze. Tym razem przy nagrywaniu zrobiłam co w mojej mocy, żeby dobrze było widać malowanie oczu. Oj, nie było łatwo. Trady są super w tej kwestii, jest tyle miejsca do malowania detali. Zaczynam od zgaszonej brudnej bieli w kąciku. Wyrównuję jej krawędź czernią i pokrywam nią całą resztę oka. Następnie zaznaczam tak zwaną linię szarą i również potem redukuję jej grubość przy użyciu czarnej farby. Ma być możliwie jak najcieńsza. Tęczówki maluję różnymi odcieniami brązu. Zazwyczaj u dołu daję jaśniejsze kolory, a u góry ciemniejsze, żeby nadać oku głębię. I
na koniec oczywiście pozioma źrenica równoległa względem podłoża. Gdy oczy są gotowe, cieniuję farbami skórę wokół nich. Jasny szary na wypukłe miejsca i ciemny szary na wklęsłe. To samo robię przy skórze chrap. Coraz pewniej się czuję z tą techniką, mniej polegam na pastelach i kredkach niż kiedyś. Nie to, żeby te techniki były gorsze czy coś, po prostu czuję, że mam większą kontrolę nad detalami używając farb. Ciężko przy ich zastosowaniu o precyzyjne, gładkie linie. Za to naprawdę lubię chropowaty efekt kredek akwarelowych na powierzchni kopyt oraz subtelność i miękkość, jaką dają pastele. Dlatego świetnie sprawdzają się jako różne chrapy. A nadmiar można usunąć gumką chlebową. Tak, zdjęłam rękawiczkę, ale to tylko dlatego, że nie da się w nich posługiwać chlebówką. Tada! Kobyłka jest gotowa na finalny spray lakierem. Po jego wyschnięciu pozostaje już tylko obudzić blask w oczach naszej klaczy przy pomocy werniksu o wysokim połysku. Trochę dałam też do chrap, żeby wydawały się mokre, oraz na kopyta, imitując efekt oleju. Dodaję też subtelny podpis w niewidocznym miejscu. Moje inicjały i rok powstania. W razie gdyby custom wyruszył w dalszą drogę, ułatwi to identyfikację twórcy. No więc custom jest gotowy. Ale znacie mnie, nie potrafię komuś czegoś wysłać bez stosownego gratisu, no. Zwłaszcza, że Amelia była niesamowicie cierpliwa i wyrozumiała, a praca nad jej modelem bez żadnej presji była czystą przyjemnością. Padło na kantar hybrydowy, czyli taką mieszankę haltera i kantara. Z tego co wiem, można na nim pracować tak jak na halterze, ale dzięki skórzanym wstawkom łatwiej się porwie i nie zrobi krzywdy zwierzakowi, gdyby ten się spłoszył czy coś. Widzicie teraz, jak przygotowuję sobie skórę do pracy i przypominam, że sama dopiero odkrywam świat miniaturowego rymarstwa i pewnie popełniam masę błędów technicznych, dlatego nie opiszę wam teraz jakoś szczegółowo, co i dlaczego robię. Żeby móc uczyć innych, muszę sama najpierw poczuć się pewna swojej wiedzy. Idzie mi coraz lepiej, bądźcie cierpliwi, kiedyś naprawdę będzie o tym film. Z przygotowanej skórki wycinam paski o szerokości około 3 mm. Moja skóra jest oczywiście o wiele za gruba na miniaturowy sprzęt, więc następnym krokiem jest tak zwany skiving. Odchudzam skórkę od strony mizdry, używając świeżego ostrza nożyka. Tak, przerywanie pasków jest normalną częścią tego procesu. Wycięte paski delikatnie nawilżam przy pomocy patyczka do uszu i używając nitowadła modelarskiego wybijam imitację szycia na krawędziach. Uwielbiam ten detal. Biorę cienki sznureczek, składam go na pół i zawiązuję supełek, a potem zaznaczam, gdzie powinien być drugi i również go zawiązuję. Podcinam krawędzie krótkiego paska skóry i przekładam go przez okucie, a pomiędzy jego końcówkami wklejam nasz sznurek. W ten sposób łączy się na chrapnik. Niektóre paski potrzebują dziurek, żeby można było zapinać sprzączkę. Ja swoje wybijam cienkopisem bez końcówki i małym gumowym młotkiem. Ważne, pasek, który będzie przymocowany do sprzączki, powinien mieć podłużny otworek, żeby bolec mógł się swobodnie ruszać. Zazwyczaj wybijam dwie dziurki obok siebie i łączę je skalpelem. W pasku potolicznym wybiłam po 5 dziurek z każdej strony, a jego surową stronę wygładziłam gumą trakagantową. Wszystkie skórzane elementy nabłyszczyłam też palcem. W sensie takim tłuszczem, nie że moim palcem. Reszta procesu nie różni się praktycznie niczym od składania zwykłego kantara, a na ten temat mam cały tutorial, jakby ktoś był ciekaw. Podobnie w kwestii okuć sprzączek, jest o tym film. Niektóre paski po prostu są zastąpione sznureczkami, to i ówdzie jakiś supełek. Jeśli chcecie taki wykonać, to patrzcie na zdjęcia, na pewno to wykombinujecie. Zakładam kantar na model i... gotowe! Jestem naprawdę zadowolona z tego customa.
Zawsze narzekam na to, jak wykonuję detale, ale tym razem nieskromnie uważam, że wyszły całkiem nieźle. Cieszę się, że coraz lepiej idzie mi z farbami. Najbardziej podobają mi się chyba oczy, spody kopyt i chrapy. Cienowanie też nie wyszło najgorzej, biorąc pod uwagę nieudane początki, aczkolwiek na przyszłość sięgnę pewnie po jaśniejszy podkład dla Izabelków. Klacz otrzymała imię Soleil, co, jeśli wierzyć Google'owi, po francusku oznacza słońce. Moim zdaniem bardzo jej pasuje. Mam nadzieję, że Amelie spodoba się nowa członkini kolekcji. Chciałabym jeszcze raz podziękować patronom za wsparcie. Dzięki Wam filmy takie jak ten są możliwe częściej, bo nie muszę na przykład czekać z zakupem potrzebnych materiałów. I dziękuję też wszystkim widzom za ciepłe słowa wsparcia pod ostatnim filmem. Powtórzę jeszcze to, co tam mówiłam, bo wiem, że wiele z Was po prostu nie ma możliwości używania Patronite, co jest zupełnie w porządku i zrozumiałe. Możecie mi pomóc inaczej, na przykład pomóc temu filmikowi dotrzeć dalej przez zostawienie łapki w górę, komentarza czy subskrypcji. Dajcie mi znać, co myślicie o Soleil i do zobaczenia w następnym filmiku już niedługo.